Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior i zapraszam na dzisiejszą sesję. Będzie to joga skręty na zdrowy i giętki kręgosłup. Zapraszam Was serdecznie. Ja będę ćwiczyć na podłodze, ale Wy możecie wykonywać te ćwiczenia na krześle lub na sofie. Przygotujcie się i zaczynamy. Usiądźcie tak, żeby było Wam wygodnie. Nie musi to być podłoga, może to być sofa lub krzesło, z tym, że nie używajcie oparcia krzesła. I pierwsze ćwiczenie unosimy lewe ramię wyprostowane i lekki na razie tylko skłon do boku. Jeżeli to jest na krześle, to nogi szeroko ustawcie, szerzej niż szerokość barków, tak żeby była dobra równowaga na krześle. Wdech, pozycja wyprostowana, wydech, skłon do boku. Kto wykonuje na podłodze, pamiętajcie, żeby rozluźnić prawe ramię, prawy bark. Wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. Wdech i wydech. Zmieniamy stronę. Prawe ramię wysoko, ale bark opuszczony. Nie przyciągamy do ucha, nie przyciągamy do głowy. Wdech, pozycja wyprostowana. Wydech, skłon do boku. Jeszcze dwa powtórzenia. Prawe ramię, prawą dłoń możecie położyć sobie na kolanie, lewe wyciągnięte przed sobą i razem ze skrętem tułowia do lewej strony. Z wydechem powrót do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Skoncentrujcie się na pozycji lewego barku, ciągniemy do tyłu. To samo łokieć. Łokieć i bark. Cała uwaga na tych dwóch punktach. Tak, aby pracowało nie tylko ramię, ale również górna część ciała. Wdech. I wydech. I jeszcze dwa powtórzenia. Zmieniamy. Wdech, skręt, ciągniemy barki, łokieć, wydech do przodu. Jeszcze kilka powtórzeń. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy. Świetnie, obie dłonie na kolanach unosimy i powoli opuszczamy barki. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz, wdech i wydech. Świetnie. Teraz mamy prawą nogę dalej ugiętą przed sobą. Lewe stopa płasko. Kładziemy prawą dłoń na kolanie i znowu skręt w lewą stronę. Ciągniemy kolano do siebie. Jeżeli siedzicie na krześle, no to stopy są na szerokość Waszych bioder. I też prawa dłoń na lewym kolanie i ze skrętem ciągnąc kolano w przeciwnym kierunku. Górna część w lewo, a nogi lekko tą lewą nogę w prawo. Wdech i wydech.
Głęboki wdech i wydech. Ciągniemy bark do tyłu. Zmiana strony. Znowu przeciwna dłoń, przeciwne kolano. Ciągniemy bark do tyłu, wdech i wydech. Jeszcze 3 powtórzenia. 3, 2, 1. Teraz siedzimy w tej samej pozycji. Kto na krześle, to stopy szerzej niż barki i ramiona i skierowane w przednie narożniki. Będziemy przechylać biodra. Pracujemy z miednicy. Przy wdechu do przodu, przy wydechu do tyłu. Tak, żebyście czuli, że pracują biodra. Pokażę Wam to z innej perspektywy. Wydech, wdech i wydech. Żebyście czuli dolną część pleców, rozciągamy odcinek lędźwiowy. Przechylamy biodra na wydechu. Czujcie na dolnym odcinku pleców. Wdech i wydech. Teraz kładziemy prawą dłoń na kolanie lub możecie oprzeć łokieć. Sylwetka bardziej wyprostowana, wyciągnięty kręgosłup do góry, żeby się nie garbić. Barki ściągnięte do tyłu. Unosimy lewe ramię, ciągniemy do tyłu. Skupcie się na barku i na łokciu. Wdech i wydech. Pracuje ramię, ale też jest lekka rotacja klatki piersiowej. Jeszcze kilka powtórzeń. Skupcie się na łokciu. Ciągniemy łokieć do tyłu. Wdech i wydech. Jeszcze 2 powtórzenia. Ostatnie. Dobrze, zmieniamy stronę. Znowu może być sylwetka bardziej wyprostowana lub bardziej pochylona. Teraz do lewego kolana. Z wdechem wyciągamy ramię daleko do tyłu, z wydechem do przodu. Wyciągnięty kręgosłup do góry. Jeszcze 3 powtórzenia. Ostatni raz. Super. Kolejne ćwiczenie wykonamy w pozycji na jednym kolanie. Jeżeli ktoś nie ma wrażliwe kolana, to staje przed krzesłem i prawą stopę opiera na krześle. A kto może, to
kolana na podłodze, możecie sobie podłożyć poduszkę czy zwinięty ręcznik. Kładziemy lewą dłoń na kolanie i znowu skręt w prawą stronę. Wdech i wydech. Pilnujcie, żeby prawa stopa była płasko na podłodze czy na krześle, tak żeby kolano nie uciekało do prawej strony, tylko dociągamy ją, używając naszej dłoni w lewą stronę. Wdech i wydech. Świetnie, zrobię jeszcze dwa powtórzenia. I zmieniamy stronę. Na podłodze prawe kolano, kto z użyciem krzesła, lewa stopa na krześle. I znowu przeciwna dłoń na kolanie i w lewą stronę wdech i powoli wydech. Głęboki wdech i wydech. Jeszcze trzy powtórzenia. Ostatni raz. Świetnie, znowu zmienimy stronę. Ta sama pozycja, czyli na podłodze lewe kolano, kto z użyciem krzesła, prawa stopa na krześle. Dłonie tym razem razem na wysokości klatki piersiowej i już teraz skręt samej górnej części ciała. Dalej pilnujemy ustawienia prawej nogi, kolano najlepiej, gdyby było bez ruchu. Wdech, pozycja wyjściowa, wydech, skręt. Teraz ten skręt jest dużo głębszy, więc na wydechu będzie nam łatwiej. Wdech i wydech. I jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. Jeden. Zmieniamy stronę. Wdech, pozycja wyjściowa, wydech. Teraz następuje duża rotacja górnej części ciała, więc na wydechu będzie nam zdecydowanie łatwiej. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. I jeden. Zmienimy znowu stronę. Tym razem lewa dłoń jest oparta na podłodze. Jeżeli nie jest Wam wygodnie, to możecie sobie coś pod tą dłoń podłożyć, tak żeby sylwetka, górna część ciała była trochę wyżej. I będziemy unosić prawe ramię, znowu pilnując, aby kolano, w momencie kiedy następuje rotacja i uniesienie ramienia, kolano było jak najbardziej dociągane do naszego lewego barku. Jeżeli ktoś robi to na krześle, no to tak samo. W pozycji stojącej, stopę mamy na krześle, dłoń kładziemy na krześle i robimy ten obrót. Wdech, pozycja wyjściowa, z wydechem ramię wysoko unosimy, koncentrujemy uwagę na barku, ciągniemy bark do tyłu, ale nie kompensując, odstawiając kolano na zewnątrz. Wdech i wydech. I jeszcze raz. Świetnie, zmienimy stronę. Czyli znowu kto na krześle, to stoi przed krzesłem, kładzie stopę, kładzie dłoń i skłon. A kto, tak jak ja na podłodze, to lewa stopa jest na podłodze, prawa dłoń i unosimy z wydechem lewe ramię.
wdech i wydech. Jeszcze kilka powtórzeń. Wdech i wydech. Ostatni raz. Super. Przejdziemy teraz do pozycji w leżeniu na plecach. Najlepiej, gdyby to była jednak podłoga, bo na łóżku może być Wam zbyt miękko, chyba że ktoś ma twardy materac, to wtedy tak. Ale tak, żeby za bardzo się tutaj pod Wami nie uginał. Krzyżujemy nasze nogi, ramiona wyproste w łokciach, odstawiamy sobie na zewnątrz, tak na wysokości barków i tu aktywnie pracują mięśnie pleców, czyli ściągamy barki i wciskamy łopatki w podłogę. I będziemy teraz kołysać biodrami w prawo i w lewo, bez odrywania przeciwnego barku. To jest bardzo istotne, bo jeżeli będziemy odrywać bark, to oczywiście nogi, biodra pójdą nam dalej, bliżej podłogi, ale już nie pracują mięśnie, o które nam chodzi. Nastąpiła kompensacja, więc nieistotne jest, jak nisko będzie noga przy podłodze, ale ważniejsze jest, żeby górna część ciała, plecy były przyklejone do podłogi czy do maty. Wtedy pięknie nam to pracują, nie tylko rozciągamy i pracujemy nad lepszą mobilnością naszego kręgosłupa, ale również wzmacniamy mięśnie pleców, mięśnie brzucha, szczególnie boczne, tutaj na wysokości talii. Ale pod warunkiem, że barki, łopatki pozostają na podłodze. Tu oddech w zależności. Może być wdech na jedną, wydech na drugą stronę, albo wdech, pozycja wyjściowa, wydech, biodra na jedną stronę. Jak Wam będzie wygodniej z oddechem? Świetnie, jeszcze jeden raz na każdą stronę. Super. I ostatnie ćwiczenie dzisiaj. Lewa noga jest wyprostowana. Na prawej, na kolanie kładziemy lewą dłoń. Prawa znowu na zewnątrz, czyli tu aktywnie pracuje prawy bark. Dociskamy go do podłogi, żeby się nie unosił. I ciągniemy kolano do lewej strony, dociskając prawy bark do podłogi. Spokojny oddech, głęboki wdech, powoli wydech. Wdech. I wydech. Jeszcze raz na tą stronę. I powoli zmieniamy. Lewa noga ugięta, prawa wyprostowana. Przeciwna dłoń, przeciwne kolano. Cała uwaga na barku, na lewym barku teraz, żeby się nie unosił, jeżeli zbyt mocno ciągniecie kolano, a mięśnie nie są na tyle elastyczne, na tyle rozciągnięte, to ciało to będzie kompensowało przez uniesienie barku, więc bądźcie świadomi tego i kolano możemy ciągnąć tylko do momentu, kiedy ten bark jest na podłodze. Głęboki wdech, powoli wydech.
Świetnie. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak wstajemy, nawet każdego poranka, kiedy się budzicie. Najpierw na jeden bok i dopiero po chwili wstajemy. Z pozycji na podłodze, na czworaka. Jedna stopa, opieramy ciężar ciała. Na tej nodze wspieramy się i do pozycji stojącej. Dziękuję bardzo za dzisiaj, piątka. Mam nadzieję, że te ćwiczenia dzisiaj Wam się podobały. Skręty na mobilny, zdrowy kręgosłup. Jeśli tak, to czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze fantastyczne, naprawdę mega motywujące komentarze, kiedy poświęcacie swój czas i opisujecie, jak pozytywnie ćwiczenia wpływają na Wasze zdrowie, na Waszą kondycję, bo jesteście żywym przykładem na to, że rzeczywiście dobrze dopasowane ćwiczenia i świadomość, jak je poprawnie wykonywać, naprawdę poprawia naszą jakość życia na pewno na 100%. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do programu. Wspieram aktywny senior, zostali fanem, mega fanem, super fanem, a ja już przygotowuję odcinki, które będą dostępne póki co tylko i wyłącznie dla Was. Dziękuję również wszystkim tym, którzy korzystają jeszcze z innej formy wspierania finansowego mojego kanału przez płatne podziękowania. Również Wam bardzo, bardzo za to dziękuję. Życzę Wam wszystkim miłej niedzieli, miłego tygodnia i czekam na Waszą aktywność na Facebooku. Jakie ćwiczenia i jaką aktywność wykonujecie w ciągu tygodnia. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia za tydzień.